Czy Tarnowski oddział Polskiej Spółki Gazownictwa zostanie zdegradowany do roli rejonu dystrybucji gazu? Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela napisał list do prezesa spółki Jarosława Wróbla. Apeluje w nim o zaniechanie planów marginalizacji oddziału w Tarnowie. Prezydent podkreśla w liście, jak poważne konsekwencje dla miasta i regionu może mieć taka decyzja. Zaznacza również, jak ważną rolę pełni spółka w kontekście pozyskiwania nowych inwestorów, dla których degradacja tarnowskiego oddziału byłaby negatywnym sygnałem. Kolejnym argumentem podawanym przez Romana Ciepiele jest utrata pracy osób zatrudnionych dotąd w tarnowskim oddziale. Poza pismem do zarządu spółki prezydent zwrócił się także do parlamentarzystów z okręgu tarnowskiego, aby poparli stanowisko władz miejskich. Zaproponowane zostanie także przyjęcie na najbliższej sesji uchwały sprzeciwiającej się planom Polskiej Spółki Gazownictwa.